używane są w każdej dziedzinie przemysłu. W lotnictwie, stoczniach, branży motoryzacyjnej, a nawet spożywczej. Suwnice są wszędzie tam, gdzie transportuje się ciężkie ładunki lub na dużą wysokość. Suwnice wykonane są ze stali. Duża belka to dźwigar, dwie mniejsze belki to czołownice. Wózek z liną jeżdżący w dolnej części dźwigara to wciągnik. Suwnice o dużych udźwigach mają budowę dwubelkową. W takich rozwiązaniach wózek nazywany wciągarką porusza się na górze maszyny, po szynach ułożonych na belkach. Przyjrzyjmy się, jak wygląda produkcja suwnic. Pierwszy etap to stworzenie projektu. Nowoczesny przemysł dąży do optymalizacji produkcji poprzez maksymalne wykorzystanie przestrzeni, większą wydajność i udźwig. Suwnice o udźwigu powyżej 5 ton pozwalają na większą swobodę manewrowania niż duży wózek widłowy. Ich obsługa jest bezprzewodowa, co pozwala na dużo lepszą kontrolę nad transportowanym ładunkiem i możliwość pozostania operatora w bezpiecznej strefie. Podstawowym materiałem jest blacha. Do produkcji dźwigara wykorzystuje się blachę płaską oraz różnego rodzaju kształtowniki. Arkusze ciętych blach są bardzo duże, dlatego stosuje się przecinarki półautomatyczne. Przecinarkę napędza silnik elektryczny z przekładniami ślimakowymi, zasilany i sterowany elektronicznie. Przecinarka wyposażona jest w palnik acetylenowo-tlenowy lub propanowo-tlenowy. W wyniku wysokiej temperatury, sięgającej 3000 stopni, dochodzi do wypalania materiału. Przecinarki półautomatyczne umożliwiają uzyskanie lepszej jakości powierzchni cięcia oraz kilkukrotny wzrost wydajności w porównaniu do cięcia ręcznego. Bardziej skomplikowane elementy wycina się wypalarką gazową do blach stalowych. Kształtki oraz detale można wycinać w materiale o grubości do 50 mm. Maszyna wypala wzór według szablonu umieszczonego pod soczewką. Najczęściej w ten sposób wykonuje się detale o nieregularnych kształtach, np. uszy transportowe. Do produkcji dźwigara, czyli głównej belki, stosuje się elementy wzmacniające, tak zwane przepony. Specjalna prasa kwadratowym ostrzem wycina w blasze okienka do 8 mm. Przed połączeniem pocięte elementy są fazowane w celu przygotowania do spawania doczołowego. Sfazowana powierzchnia dużo lepiej łączy się podczas spawania oraz pozwala uzyskać pełny przetop materiału. Spawanie suwnicy zaczyna się od łączenia blach na górne i dolne pasy oraz boczne, czyli średniki suwnicy. Dla suwnic o rozpiętości poniżej 15 metrów możliwe jest wykonanie tych elementów z jednego arkusza blachy, bez konieczności łączenia elementów. Następnie do blach bocznych, czyli średników, spawane są kątowniki stanowiące wzmocnienie dla umieszczanych poprzecznie przepon. Spawanie wzdłużne dźwigara przebiega automatycznie. W tym celu wykorzystywane są dwa wózki spawalnicze poruszające się jednocześnie po obu stronach dźwigara, co minimalizuje naprężenia stali. Po szlifowaniu spawów i ostrych krawędzi rozpoczyna się końcowy etap, czyli uzbrojenie elektryczne. Na belce montowany jest wciągnik z całym okablowaniem, czujniki detekcji przeszkód, położenia haka w pionie oraz wciągnika w poziomie i luzowania liny. Najdłuższe czołownice mają ponad 4,5 metra. Koła wykonuje się ze stali o różnej twardości średnicy, celem doboru do każdego typu szyn i rodzaju suwnicy oraz zminimalizowania nacisków pionowych na szyny. Wszystkie spoiny na całej długości podlegają kontroli wizualnej. Do wykrywania wad stosuje się metody penetracyjne i magnetyczno-proszkowe. Badanie magnetyczne polega na lokalizowaniu zaburzeń pola magnetycznego w miejscach lub okolicy wady materiału. W takim miejscu linia sił pola magnetycznego ulega rozproszeniu. Do wykrywania nieprawidłowości wewnętrznych stosuje się metodę ultradźwiękową, która wykorzystuje zjawisko towarzyszące rozchodzeniu się fal. Fale wprowadzane są do materiału za pomocą głowicy z przetwornikiem wytwarzającym krótkotrwałe drgania. Suwnice pracujące we wnętrzach malowane są kilkoma warstwami emali alkidowej, aż do uzyskania minimalnej grubości 120 mikronów. Suwnice do pracy pod gołym niebem lub w środowiskach specjalnych podlegają indywidualnej klasyfikacji. Gotowe suwnice ładuje się na samochód i odpowiednio mocuje. Wszystkie elementy elektryczne umieszczone na dźwigarach zabezpiecza się folią. Suwnice montuje się nie tylko w dużych halach. Wykorzystywane są również w niedużych pomieszczeniach, na przykład warsztatach samochodowych. Nieodłączną częścią suwnic przemysłowych są mechanizmy podnoszenia.
Najmniejsze wciągniki łańcuchowe posiadają udźwig do 500 kg, a przy wciągnikach linowych nawet 100 ton. Największa suwnica z kłobuckiej fabryki zamontowana w Polsce ma udźwig 70 ton.